Cześć, dzisiejszy odcinek będzie o słuchawkach bezprzewodowych QC Y. Zapraszam do recenzji. Franek nie mógł się doczekać, żeby się z wami przywitać. No i będzie dzisiaj naszym gościem. Od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad zakupem słuchawek bezprzewodowych. No, wkurzają mnie te majtające się kable, a Franek lubi czasem je podgryzać. T1 Pro wydaje się dość rozsądnym wyborem. Bez zbędnych ceregieli zapraszam na unboxing. Pudełko jak pudełko, posiada ładnie wyeksponowane etui, z tyłu jest bardziej ciekawie. Mamy przedstawione podstawowe informacje o sprzęcie, takie jak wersja Bluetooth, czy pojemność baterii, etuia i słuchawek. Więc no, nic nadzwyczajnego. No i jeszcze zawartość. W opakowaniu znajdziecie eleganckiego etuia, który pełni rolę stacji ładowania i powerbanka dla słuchawek. Wierzchnia warstwa jest wykonana z aluminium i czuć, że jest to solidna konstrukcja. Po otwarciu ukazują się nam gotowe do działania pchełki. Wśród dodatkowych akcesoriów jest mega krótki kabel micro USB. Na szczęście można go zastąpić dowolnym innym kablem micro USB. Do tego wymienne wkładki i gumki do słuchawek w trzech różnych rozmiarach. Fajnie, bo każdy może dopasować do siebie takie słuchawki. Jeden zestaw jest już założony. Jest jeszcze instrukcja obsługi w języku Nintendo, jak i po angielsku. Radzę przeczytać, bo nie wszystkie opcje są intuicyjne. Nie musicie oczywiście też tego czytać, tej samej instrukcji, wystarczy sugerować się tymi obrazkami. Do testów otrzymałem taką białą wersję i jest to wersja kolorystyczna biała. Jest również dostępny wariant czarny, który też jest całkiem spoko. Wierzchnia część jest wykonana z aluminium, reszta to jest plastik. No, wszystko jest takie fajne, dosyć sztywne. Plastik jest mocny, a ten kolor w ogóle przypomina mi takie akcesoria do Maców. Właśnie jest to taki kolor w sumie Space Gray. Na bocznej części znajdują się wskaźniki nadawania oraz złącze micro USB. Słuchawki wyjmuje się z takiego pudełka dość łatwo, a ponowne włożenie też nie sprawia problemów. Mam wrażenie, że jest to jakiś magnes, który trzyma je na miejscu. Dodatkowo przy każdorazowym wyciągnięciu słuchawek automatycznie łączą się z telefonem i są od razu gotowe do działania. Również przy odwrotnej sytuacji, kiedy je chowamy, wszystko się samoczynnie rozłącza i można sobie tam używać telefonu dalej. A i właśnie, jeszcze automatycznie wszystko się ładuje. I jest czym, bo mamy tutaj do czynienia z powerbankiem 750 mAh. Wydaje się, że jest to mało, ale pozwoli w pełni naładować słuchawki czterokrotnie. No i słuchajcie, minusy to niewątpliwie taki etui jest dość spory, naprawdę, bo w spodniach potrafi trochę odstawać, jest niewygodny. Mogło być to troszeczkę bardziej płaskie. No zobaczcie, nie dość, że macie taką pchełkę. O, zobaczcie, jaka jest proporcja tego wszystkiego. No jest dosyć spory ten etui. Słuchawki dość ładne i lekkie. Podoba mi się ten tutaj taki dynks, ponieważ jak go założę, to ładnie się tu opiera o ucho i nie chce wypaść ta słuchawka. No, dla mnie rewelacja. Zawsze się borykałem z tym, że słuchawki wypadały mi z uszu notorycznie. I szczególnie kiedy nie wiem, robiłem coś takiego, że pociłem się i one jakoś się wyślizgiwały. No, to była makabra. A tutaj cokolwiek nie robił, zawsze są na miejscu. No i dobrze, tutaj mam jeszcze taką fajną funkcję, jak pasywne wytłumienie dźwięków. W połączeniu z tym, że one już i tak dobrze dolegają i odcinają nam środowisko od nas, to dodatkowo producent jakoś tutaj wspomaga nas tym, żeby odciąć się od reszty. No niestety nigdzie nie widzę żadnej tutaj informacji, że jest ta funkcja włączona.
Więc musimy tutaj się sugerować tym, co nam mówi producent, no i nie wiem, wierzyć na nam słuchowi. Co do dźwięku, nie jestem tu jakimś audiofilem, naprawdę, ale naprawdę też potrafię odróżnić, czy takie słuchawki są, nie wiem, z kiosku, czy z marketu za dychę. A te słuchawki, no czuć, że są dobre i przyjemnie się na nich, nie wiem, słucha muzyki, czy gra w gry, słuchać te wszystkie tony ładnie. No, nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Za tą cenę opłaca się jak najbardziej. Baterie tutaj w tych słuchaweczkach. Wcześniej Wam mówiłem, że około 4 razy można naładować się tym dużym etuiem, jednak na ile to starcza? Według producenta około 4-5 godzin. I wiecie co? To jest naprawdę możliwe, bo tak 4 godzinki nie na pełnym tutaj jakby na pełnej głośności dało radę. T1 Pro posiada też funkcję rozpoznawania gestów na tych płytkach. Wystarczy tutaj klikać w odpowiedni sposób. I tym samym włączycie Siri na iOS-ie, czy jakiegoś innego asystenta głosowego. Możecie pauzować, możecie odbierać rozmowy i je odrzucać. Brakuje mi tu jedynie, i to jest dla mnie duży, duży minus, możliwości sterowania dźwiękiem w sposób taki, żeby można, nie wiem, no, podgłośnić, ściszyć. No, wtedy już naprawdę nie trzeba było wyciągać telefonu, tylko sobie robicie jakiś tam manewr przy słuchawkach i ściszacie, i zgłaśniacie, i miutujecie. No i to by było coś fajnego. No ale dużo nie płacicie, więc nie ma co dużo wymagać. Warto też wspomnieć, że słuchawki są odporne na kurz i pot. Z tego względu można bez problemu wykonywać różne czynności, przy których no, się spocicie, na przykład na siłowni, czy nie wiem, wychodząc na spacer z psem, tak jak ja to robiłem. No, wyłaziłem sobie z Frankiem, słuchałem muzyczki, czego się więcej. No może podgłośnienia i ściszania muzyki. Używałem tych słuchawek w połączeniu z telefonem i komputerem. No, nie obyło się tutaj bez kilku takich, nie wiem, no, problemów. Ponieważ na przykład na Macu, kiedy chciałem pierwszy raz podłączyć te słuchawki, to zdarzyło mi się, że one jakby, nie wiem, dźwięk się zrywał i no, normalnie myślałem, że roztrzaskam te słuchawki, ale wystarczyło zresetować słuchawki, czyli moduł Bluetooth. No to może być jakaś przypadłość Maca akurat. Ale po tym zabiegu wszystko działało fajnie, bez żadnych opóźnień, więc nawet grając w gry czy oglądając filmy, nie było jakiegoś tam rozjazdu między audio a wideo. No i fajnie też było, że używając ich przy telefonie, to wyciągam je z etuia, a one już są praktycznie sparowane z telefonem. I no to działa to naprawdę natychmiastowo, ale tu warto wspomnieć, bo one są tak jakby w takim trybie, że można używać tylko jednej słuchawki i ta druga jest jakby wyłączona, ale jak używacie tej jednej i drugiej w trybie stereo, to zdarzyło mi się, że ta druga słuchawka jakby rozparowała się z tą, no i powiem Wam szczerze, no zdziwiło mnie to, że no nie słyszę tej słuchawki, ale to trwało na jakąś, nie wiem, sekundę i zdarzyło się może w ciągu kilku dni, może z raz. No, sytuacja jest rozwojowa, będę to obserwował, ale jak na razie większych problemów nie zarejestrowałem. No i wreszcie mogłem sobie pograć w Wiedźmina trójeczkę bez kabelków. Dobra, co Wy sądzicie o takim zestawie? Czy Wam się podoba? Mi się osobiście podoba. Tutaj mamy ekskluzywną mydelniczkę, pełniącą rolę powerbanka, ładne słuchawki, które no, nie wyglądają jak jakieś wystające z uszu tampony, bardziej jak waciki, ale jest spoko. Nie są za duże, są lekkie, pasują do większości uszu, wystarczy dopasować sobie tutaj te gumki i będzie ok. W
opisie filmu zamieściłem wszelkie linki, w tym link do sprzedawcy tych słuchawek. Zajrzyjcie, może Wam się spodoba. Teraz są organizowane różne promocje, więc warto się tym zainteresować. No dobrze. I tyle. Do zobaczenia później. Franek widzę, mi tutaj się już rozespał, mimo że przed chwilą tak mi tu łobuzował. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!